Siemanko, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam dwie bitwy renegatem, dwie bardzo dobre bitwy renegatem, ale żeby zrobić te dobre bitwy, to uwierzcie mi, musiałem się naprawdę mocno napocić. Ten renegat w obecnym wocie jest tragiczny, naprawdę renegat jest tragiczny. 2-3 lata temu, jak wrzucałem materiały z tego czołgu, to wręcz cieszyłem się, że mogłem sobie zagrać renegatem, bo był to naprawdę bardzo przyjemny czołg. Teraz, jak do gry została wprowadzona BZ-a, gdy matchmaking dostał na łeb, nie wiem co się dzieje, ale to jak mnie rzucało, to była jakaś tragedia. Do tego non-stop powtarzały mi się mapy, o czym też wspomnę podczas tych bitew. Ale dobra, nie ma co narzekać. Moduły, które używałem, to Turbo Staba Dosyłasz, do tego dyrektywa na magazyn amunicji, drugi zestaw zamiast stabilizatora mam HP i ten zestaw wybierałem do takich bitew, jak potrzebowałem zająć jakąś pozycję, albo jak jechałem w jakąś pozycję, na której wiedziałem, że będę wymieniać się z lepszym od renegata czołgiem. Tak wyglądają ulepszenia polowe, które wybrałem. Miłego oglądania. 9387. Ej, ja wam pomysł, co zrobię. Przecież mówię wam, tak, że ja chyba zaraz unitarkę odpalam. O kurde, zapomniałem, że ja mam całą unitarkę do zrobienia. Salutką unitarkę. Ale to będzie content. Ile on streama? 3 godziny. No to przez następne 5 godzin będę grał unitarkę. Ale co ty robisz? O Boże. Dlaczego rzuca mi takiego barana do teamu? Wytłumaczcie mi to. To CS59 jest do przeskipowania, czyli CS63 sobie za schemat odblokuj. A nie, CS50... Czekaj. 9 jest chyba dobra, 8 jest do dupy. Nie pamiętam, jak to tam wyglądało. Ja jestem słabą osobą od takich rzeczy, bo ja się nie znam na tych czołgach. Nie wiem, które są dobre, a które nie. Style love song, style love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Wow. Ja mogę zrobić taką pseudoanalizę w momencie, w którym strzeliłem pierwszy raz do tego T95. Powinienem zjechać na dół i podjechać w taki sposób, żeby te deki z kwadratu H3, G2 nie miały na mnie przestrzału. To było oczywiste, że dostanę tę pestkę, gdy będę chciał wychylić się jeszcze raz, ale nie wiedzieć czemu, tak czy siak to zrobiłem. Pomocy. Gdybym nie zabrał od 130 PM, to ta bitwa byłaby perfekcyjna. Bo idealnie tutaj zagrałem. Ale no cóż, zabrałem. Ale ego top, ten rogowski. Wycofaj się z tej pozycji. Bullseye. Affirmative. You should have prepared better. Bullseye. Przepraszam, musiałem spocić. No to na dychy było. Ajaja. Dobrze. Siedzi. 94-79. To została mi ostatnia taka przeciętna dobra bitwa. Znowu mapa, na której już dzisiaj zagościłem 20 razy. Tak, jest 30...
parę map, a ja gram od ponad 30 godzin, jeśli tak sobie zliczę początek tego tygodnia, w zasadzie do tego miesiąca. Wracając, jest 30 parę map, a ja od 30 godzin gram 6 albo 7 map na krzyż. No, I don't wanna show you off. Tak, tak, na pewno się k***a nie zesrajcie. Nie macie pojęcia, jak bardzo się cieszę, że udało mi się zmarkować tego renegata. Naprawdę nie spodziewałem się, że ten czołg będzie aż tak słaby. Ja tym czołgiem grałem 3 albo 4 lata temu, coś takiego. I wtedy uważałem ten czołg za jednego z lepszych hateków 8 tieru. A teraz grał mi się nim naprawdę tragicznie. Jeżeli renegat będzie w sklepie, to powiem tylko tyle. Nie polecam go, ponieważ jest milion lepszych czołgów 8 tieru, którymi możecie zrobić lepsze wyniki i przede wszystkim lepiej się bawić. Git. Bądź normalna bitwa, może to zmarkuje. Oby, bo już mam dosyć tego renegata, naprawdę. Ja wybrałem ARL-a. ARL wydaje się być najlepszym wyborem, moim zdaniem. Proszę, niech to wystarczy. Mam wszystko po spocie, nie mam nic po traku. Tak, wszystko jest po spocie. Błagam. Ja żygam już tym czołgiem. Ten renegat teraz to jest taki syf. Jest, weszło. Super. Błagam. Ja jestem normalnie zniszczony przez te czołgi 8 tieru. Najpierw te 4-4-100. Teraz, kurde, ten renegat. Matko. Na FL-u mogę grać tym renegatem, tam nie będę miał problemu. Te 4-400 też mogę pograć, bo sobie załogę porobię. Wejdzie? Ło! No! Czemu tak przez te 200 bitew nie chodziłeś? Tylko dopiero na koniec. Ja będę dusił na pewno skorpionem. Będę dusił... O, te 32 będę dusić. Te 32 będę chciał sobie wyekspić. I plan jest taki, żeby napierdzielać... Oj, na grubo tego FL-a. Na grubo. Zmarkowałem. Mam dosyć. Mam dosyć. 5000 uszkodzeń, 2500 po spocie.
Wynik drużynowy. Uuu, ile expa. No, 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 fiu, fiu, fiu. 95,5. Jak zmarkowałem, to kurde, z nadwyżką.